ma problemu. Nie miejsce na takie rozmowy. Przejdziesz kurwa z nimi Kenji do spodu! Za już jest jedna walka. Kto się teraz bije? Oj! Oj! Ej, to Kenji! No, Kenji! Już się bije, zobacz! Tak! Pamiętajcie jedno kopnięcie w parterze. Nanda Timera! Na nogach nisko stój! Bakajaro! Nanda jo! Morda tam! A ty zamknij ją, kurwa, mordę! Timera! Tego redu dodaj, jak ty grę! Zamknij pizdę, frajerze, na liścia! Zobaczymy w oktagonie, kto będzie na liściach. Cioto no zobaczymy, jebana, zobaczymy! Miałeś tak nie mówić, kurwa! Merda! Aj, Co to się dzieje? Co jest chuj tam kurwa? Jak się wjebał nagle? No, mam tam skakiwać. Co to jest? Co to kurwa? Trzeci się wpierdala, ty? Pojebało cię! Kurwa, co ty jebany? Co jest kurwa frajerze? Wypierdalaj! Zgaś wszystkich ojciec! Rozjeb wszystkich! Kurwa, sto! Zmysy! Wypierdalaj! Ej, kurwa, wjebam się na tę walkę, chyba nie. Dobra, wpierdalamy się! Nie wchodzimy, nie wchodzimy. Wypierdalać stąd! To pełna kulturka, nie? Nie róbmy zgrzyny, to jest przesady. Co jest? Powtórka! Tak, prawie powita! Temera! Sędzia Kalosz. A, pierdolę. Organizuj coś. I śpiała się. Ola Gekaj, ty, co jest kurwa? Bierze cię ubiału? To ty taki gruby jesteś? No przytyło się troszeczkę do co mać powiedzieć, no. Litości! Mam cię, kurwa. Wyrównanie jest trochę. Dobra, no. Oj, mamy jednego na deskach! Ja pana nie mogę słyszeć, że zagłosił. Łeb mu rozpierdol! Ooooooo! Pierdol. Pamiętaj! O czym? Po prostu pamiętaj. Okej, dobra. Po prostu pamiętaj, okej? Pamiętaj. Pamiętaj, Gekaj. Co? Aha. Gekaj, pamiętaj. Okej. Gekaj, pamiętaj, nie zapomnij. Pamiętaj słowa ojca. I zaczęło się. Wystartowali. Twardy team, pierwsze ciosy na Grande Latino. Grande Latino, oj, twardy team. Grande Latino od tyłu twardego teama. Widzę, że tutaj Grande, oj, Grande dostaje poważny, oj. Twardy, bardzo. Jeden z twardych tutaj wymienia ciosy na jednego z Grande Latino. Jeden Grande Latino odchodzi na tył głowy. Kopniaki ze strony Grande Latino w jednego z twardego teamu. Twardy team, upada jeden z twardego teamu. Drugi, widzę, że tutaj stosuje shadow walking technik. Bardzo zaawansowaną technikę. Grande Latino, sędzia, tak zwany Elburo kołowrotek. Nie wiem co tutaj się... Sędzia, stopuj to. Co tu się dzieje? Anda! Tak redu dodaj, get to gare, a? To leć szybko, a po czego to wiadomo. A bo auto mieć. Kurwy, synie, nasyłasz na mnie mędy? Najpierw mi wciskasz temat, a potem wysyłasz na mnie kurwy? Co ty myślisz, co nie wiesz z kim masz do czynienia? Spokojnie, panowie. Jakie spokojnie? Było czas na spokojnie, to zachowałeś się jak ostatnia kurwa. Myślisz, że nie wiem, co to ty? Śpiewasz mi teraz wszystko, albo kurwa się tu zadźgam. Się zachowałem jak ostatnia kurwa? No, a nie? Ja powiedziałem. Jeszcze raz, czy ty, kurwa, czy twój kolega. No to widzisz, jaki jesteś kurwa bystry. Nawet nie wiesz, kto powiedział i nasyłasz na mnie policję. A? Was jako rodzinę, wy również się tak traktujecie, prawda? Słyszeliście go? Słyszeliście, zioma? Wyrzekłbym się takiego, schowaj ten telefon. Co? Słońce pali, co? W łysą banie? Przyzwyczaiłem się. Może się zaraz z ostrzem albo łowiem w głowie przyzwyczaisz. Własny topór wojenny, zgadza się? No i zakopałeś to w taki sposób, że nasłałeś na mnie policję. Gratulacje. Fajne zakupywanie toporów. A skąd mamy wiedzieć, że cię przeszukiwali, jak ci zostawili wszystko, no? Przecież powiedziałem, że wzięli mi nóż. To powiedziałeś! Słyszeliście? On mi powiedział! Nie no, teraz to ci wierzę. No nie no, faktycznie. Ty no, stary. Jak na razie to nie. Nie wiem, czy ty jesteś naprawdę taki głupi, że tego nie pojmujesz?
że właśnie jesteś osobą, której nie można zaufać. Za zwykły lakier nasłałeś na nas kurwa jakiś czarnuchów i postrzelili mi człowieka, a potem nasyłasz na nas psów. I ty myślisz, że ja będę cię szanował albo będę wierzył w to, co ty mówisz. Musisz być nieźle jebnięty w ten swój łysy łeb. Możemy wrócić do samego początku? Znowu. Proszę, nie. Znowu chcesz powiedzieć to, co... Będę się do ciebie zwracał, jak mi się to podoba, rozumiesz? Na to teraz tak zasługujesz. Prosiłem o szacunek. Okazałeś brak szacunku i tak to będę się do ciebie zwracał. Bez szacunku. Dobra, który to? Który to? Co, który to? Ja słyszałem, że to ma gościu pieroga zawiniętego w bujarę. Co? A ty jesteś taki leniwy, że zamiast spojrzeć na menu, który za tobą, to patrzysz zdjęcie w telefonie? No ja widzę, ale z czym moczy? Z czego te moczy? No nie z czego. Z czym? No z czego? A z czego? No, z czego? Kurwa, na wystawie masz moczy, jeszcze poukładane w jakieś głupie kurwa wzorki. Aj. A to herbata chyba była. Ja pierdolę. Weź człowieku, to nowy jestem. No, nie kurwa, okay. Ty kurwa, herbata, pusty z herbaty, co ci z głowy wystają, stary. Moczy ty się z zawiniętym pierogiem pracuje? Co? No haj! No od to tego no, mam zmierzanie. Ja podobno chłop podobno normalnie fujar se opierdolił, zawinął se pieroga z tego, z warkoja. Który kurwa? A nie wiem! Właśnie stary... Powiem ci tak, 5 minut temu dostaliśmy taką informację, przyjeżdżamy i stoi tylko on. Kurwa nie wiem. Ale był jakiś jeszcze inny chłop przede mną, co nie? To są nie chłopcy. No ale to nie może być chłop, jak sobie piroga zawinął, no. Come on. A tak. No to musi nie, być no to jest. No, no ja, ale to jest chłop z rzeczami. Ja se kanapki opierdolę, wiesz? No nie, poczekaj. Gość się śmieje, dlaczego dostał przekopę u nas, nie? I mówi tak, no wytrychowałem sobie furę i daliście mi przekopę. Powtórzę to. Wytrychowałem sobie furę i zrobiliście mi przekopę. No i czym on się dziwi, bo nie No wiem. Właśnie kurwa się dziwię. Ten kurwa, zawinięty pieróg? No, nie wiadomo. Nie wiadomo, nie sprawdzaliśmy ten. Homo, nie wiadomo. Idę mu wyjebać. No, ty dawaj, patrz. Chcę to zobaczyć. Chcę to zobaczyć. A to co tu kurwa się stało? To tobie obcięli przez przypadek czy jak? Ja wiem, panowie, mam przypadek. Przypadek na kuchni. Szukać jakiegoś kuja do dupy czy co? Co? Szukać jakiegoś kuja do dupy czy co? A co brakuje ci? Andamy na kara! No nie brakuje, ale to właśnie to pogłoski skrążą, że tobie brakuje. Ty ryk smykę tego. Baka jero. Bóg cię opuścił. Słucham? Bóg cię opuścił. Czemu? No temu, że tak mi wyjechałeś odważnie, co? Jak wyjechałem? No ja jeszcze pytasz jak? Człowieku... I patrz jak jeździsz. Dokładnie. Mógł ci rozgnieść ty. Mógłbyś zginąć. No jechałem normalnie po asfalcie, ty wyskoczyłeś za łuku. Tam przy stacji. Co ty gadasz, stary? Musisz być nieźle naćpany, stary. Lepiej nam zapłać, żebyśmy glin nie wzywali, bo cię ściągnął i pójdziesz ja siedzieć w pasiaki. Naćpany jest. Naćpany, no ćpuny pierdolony. Wala, a gdzie twoje tatuaże? Co jest? Co pierdala? No i dobra. A jakbyście mieli tutaj kłopot, to wiesz kto kogo. Ale wiesz... Mogą zrobić to, ale z zgodą, wiesz, u góry, co nie? A, zgoda u góry, ja jestem u górą. No, ja podejrzewam, że tam. Bardziej mi chodziło o jakąś ulicę. Nie pamiętam, jak się nazywa serio. Wiesz co, mam przerobić wam, bo też właśnie co niedługo będzie, no, zaćmienie. No dobra, stary, to... No dobra, to przypomnij sobie, gdzie mieszkasz. Dobra. Kurwa, co za idiota, pierdolony. To twój brat? Ali, ser, Corleone. A skąd jesteście? South Central? W życiu nie używacie wytrychu na małym Tokio. I pilnujecie się. Dobra. Z naszych? Nie, jakiś dwóch murzynów tutaj wyskoczyło i mi... O kurwa! Ksojere! Kurwa, akurat się w porze.
Zbieraj go szybko do fury. A ja zaraz słyszę gliny. Otwieraj furę. Zatrzymaj się, dobrze ci radzę. Zatrzymaj się, dobrze ci radzę. Teraz wyjdziesz powoli, podniesiesz mi swoje ręce, a ja cię w tej chwili nie rozpierdolę. Kto strzelał? Nie, to jest nieporozumienie, on nic nie wie. Tak? A dobra, nie, zostaw ich. Tak, jest ta. A wiecie, kto strzelał? Wydaje nam się, że typ z taksówki, ale nie jestem pewny. Dobra, tyle nam wystarczy. Nas, na razie. Puro. Wystrzelałem się.